Powietrze i tlen jest niezbędnym dla życia składnikiem atmosfery. Jego jakość ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i zdolność do pracy. Niestety przemysł i urbanizacja przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery, co negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. Dlatego potrzebne są zdecydowane działania na rzecz czystego powietrza. Z problemem zanieczyszczonego powietrza zmagają się nie tylko duże metropolie, ale także mniejsze miejscowości, także w powiecie złotowskim. Powietrze zanieczyszczone jest wszelkimi gazami i pyłami, które nie są jego naturalnymi składnikami. Są to tlenki węgla, siarki i azotu, pyły węglowe, ozon, ołów i pyły zawieszone. Rozwój przemysłu i motoryzacji spowodował większe zapotrzebowanie na energię, którą ludzie pozyskują z surowców takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel kamienny. To podczas ich spalania wytwarzają się i trafiają do atmosfery niebezpieczne substancje. Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się przemysł chemiczny, rafineryjny, wydobywczy, motoryzacyjny, a także niska emisja. Jest to wydzielanie do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów, które powstają na małej wysokości, do 40 metrów. Są skutkiem transportu drogowego oraz spalania w domach węgla niskiej jakości, drewna oraz śmieci. Niska emisja jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ zanieczyszczenia wdychane są przez ludzi i zwierzęta, a także osiadają na roślinach, które spożywamy. Za mniej szkodliwą uznawana jest wysoka emisja obejmująca spaliny, które przedostają się do powietrza na wysokość powyżej 40 metrów. Są one uwalniane do atmosfery z wysokich kominów wyposażonych w odpowiednie filtry. Wysoką emisją produkuje przemysł, czyli elektrownie, elektrociepłownie i duże zakłady produkcyjne. Na obszarach, gdzie występuje niska emisja, często pojawia się smog. Jest on szczególnie uciążliwy zimą na terenach zdominowanych przez domy ogrzewane złej jakości paliwem. Wraz z nadejściem najchłodniejszej pory roku rozpoczyna się sezon grzewczy. W ruch idą przestarzałe piece, tak zwane kopciuchy. To one w znaczącej mierze przyczyniają się do problemów z jakością powietrza. Spala się w nich węgiel i drewno, a nierzadko też i śmieci. Mieszkańcy w dużej mierze palą węglem opałowym, gazem, olejem opałowym. Oczywiście to są paliwa, które emitują różnego rodzaju gazy, które powodują zanieczyszczenie powietrza. Właśnie tlenek węgla, tlenek azotu, tlenek siarki, ozon. To są wszystko rzeczy, które poprzez komin trafiają w powietrze i to powoduje właśnie zanieczyszczenie powietrza. Niska emisja jest odpowiedzialna za niemal połowę emisji pyłów o frakcji PM10 oraz PM2,5. Pyły te odpowiedzialne są za choroby układu oddechowego i krwionośnego, a także zaburzenia pracy serca i nowotwory. Ochrona powietrza jest niezmiernie ważna, dlatego tak istotne jest, czym ogrzewamy nasze domy. Piece muszą spełniać określone wymogi techniczne, a opał musi pochodzić z legalnego źródła i posiadać certyfikat jakości. Wciąż popularne są tradycyjne metody ogrzewania domu opałem, takim jak węgiel, pelet czy brykiet. Rozwiązania ekologiczne natomiast wypierają już piece węglowe. Wśród nich są pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, gazowe czy olejowe. Rola samorządów, podejmowane są uchwały, żeby ograniczać zanieczyszczenie powietrza. Uchwały antysmogowe właśnie określają terminy, w których muszą zostać zlikwidowane piece, które są określone w odpowiednich klasach emisyjności. Do końca 2023 roku mieszkańcy województwa wielkopolskiego muszą wymienić kotły bezklasowe, a do końca 2027 roku Wielkopolanie muszą wymienić piece spełniające wymogi emisyjne klas 3 i 4.
Pozostały 4 lata, aby z Wielkopolski zniknął ostatni kopciuch. Wymiana źródła ogrzewania często jest kosztowna. Można te koszty obniżyć, korzystając z dopłat do wymiany starych pieców. Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić swój stary piec na nowy. Wnioski o wypłatę dotacji można składać internetowo lub w swoim urzędzie gminy. Wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl oraz na infolinii. Kwoty dotacji zależą od wielkości inwestycji. Aby ogrzewanie domu było efektywniejsze i tańsze, to oprócz wymiany źródła ciepła należy zadbać o ocieplenie budynku oraz wymianę okien i drzwi. Działania te pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Od dłuższego czasu powiat złotowski inwestuje właśnie w ograniczanie spalin, termomodernizacja budynków, montowanie źródeł odnawialnych energii. Jesteśmy w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, gdzie w tej chwili trwa oddanie budynku z inwestycjami, fotowoltaikę z montażem pomp ciepła. No tutaj typowo energetyczny, oszczędny budynek. Mam nadzieję, że to się wszystko sprawdzi, przede wszystkim dla naszego klimatu, ale także od dłuższego czasu inwestycje w szpitalu powiatowym w Złotowie, gdzie mamy zamontowane solary do grzania wody, także wymiana okien, termomodernizacje są na etapie inwestycji w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej. Pracujemy dla naszych dzieci, wnuków, dla następnych pokoleń. Przede wszystkim zostawmy glob, Polskę czystą, przyjazną dla środowiska, ale przede wszystkim przyjazną dla naszego codziennego życia.